Dawajcie coś porobimy, pograjmy w jakąś grę. Wszyscy w tych telefonach siedzicie tylko, no bez sensu. W jaką znowu grę? Ja znam tylko gry karciane. Macie może karty? Albo wymyślcie coś innego. A może by tak czułko? Co? 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 No po prostu macie kartkę z jakąś wypisaną postacią, przyklejacie sobie ją na czoło i nie wiecie, kim jesteście i musicie odgadnąć, zadawając pytania. Super, Ania, super pomysł. Dawajcie, zostawiajcie te telefony, gramy. Trzy po trzy. O mamy. Mamy cię. Ja zgadzam. Dalej, Nikodem. Jestem mężczyzną? Nie. Jestem kobietą żyjącą w czasach współczesnych? Nie. Jesteś kobietą żyjącą na przełomie XIX i XX wieku. Dobra. Jestem z Polski? Tak. Ale umarłaś za granicą. Dokładnie w Manchesterze. A więc tak. Ona urodziła się 24 listopada 1891 roku w Krakowie, a zmarła 9 lipca 1945 roku w Manchesterze. Czy jestem osobą wykształconą? Tak, ale z powodu swojej lekkiej ułomności pobierałaś nauki w domu, czytałaś bardzo dużo książek. A jestem podróżniczką? No, w zasadzie to tak. Dużo podróżowałaś po Europie, w pewnym towarzystwie. A w jakim? Mam męża? Oho, miałaś nawet trzech. Z którymi bywałaś tu i tam. W 1915 roku poślubiła Władysława Ignota Brzozowskiego. Przebywała z nim pod Wiedniem i Weissenkirchen na Morawach. W 1919 roku wyszła za Jana Gwalberta Henryka Pawlikowskiego. W 1931 roku wyszła za Stefana Jerzego Jasnorzewskiego, porucznika lotnictwa, z którym podróżowała. Czy jestem bądź byłam kobietą znaną? Za życia byłaś bardzo znana, ale teraz mało kto wie o twoim istnieniu, niestety. Aha, a z czego słynęłam? No nikogo bez przesady. Myślisz, że ci tak od razu powiemy? Zgaduj, masz trzy szanse. No dobra. Może z muzyki? Nie. A z malarstwa? Nie. Kurde mole. No dobra. Nie mam pojęcia. Powiemy ci, że w pewnym stopniu byłaś związana ze skamandrytami. Chwila. Mieliśmy o tych skamandrytach na wiedzę o literaturze. Nie, przepraszam. Na mediach o literaturze współczesnej, ale bym gafę popełnił. Wiem, jestem pisarką. Brawo. Okej. A dokładniej poetką i dramatopisarką. Rzeczywiście, debiutowała trzema wierszami w Skamandrze. Przez następne lata zamieszczała na łamach tego pisma wiele utworów. Była z nimi blisko związana. No i przyjaźniła się również z Witkacym i krakowskimi formistami. Jestem już blisko w takim razie. No właśnie, tak wracając do grupy skamandrytów, to przyjaźnisz się z jej członkami i jesteś nazywana pierwszą damą skamandrytów. A powiedzcie mi coś o jej twórczości? Piszesz podobnie do skamandrytów. O rzeczach codziennych. Dążysz do kolokwializacji języka. Chyba najczęstszym tematem twoich wierszy jest kobieta okazująca i manifestująca miłość. Głównie to jej poszukujesz albo cierpisz po porzuceniu przez swojego ukochanego. No i twoje wiersze są żartobliwe i często mają fajną, taką poruszającą puentę. I zaskakującą. Bardzo zaskakującą. Wyznajesz w swoich wierszach zasadę minimum słów przy wykorzystaniu maksimum treści. No dobra, ale zacytujcie coś, wiecie, jakiś jej wiersz. Jest tyle kobiet piszących w XX wieku o miłości. Dobra, co mogę zacytować? Mam swój ulubiony, nazywa się Miłość. Ja też go bardzo lubię. Tak? Tak. Znasz go na pamięć? Znam. Zacytujmy Nikodemowi. Dobra. Nie widziałam cię już od miesiąca. I nic. Jestem może trochę bledsza. Trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Lecz widać, można żyć bez powietrza. No to faktycznie zaskakujące te puenty. Banalna historia porzuconej kobiety. Trzy pierwsze wersy stylizowane na mną. Ostatni wers, zaskoczenie. Paradoks potwierdzający jej rozpacz, cierpienie. Kto mógł to napisać? Dobra, Nikodem, zejdź na ziemię. Masz jeszcze jakieś pytania? Jasne, sorry. Moja twórczość spotkała się z aprobatą wśród społeczeństwa? Miałaś bardzo dużą siłę oddziaływania, szczególnie na kobiety. No tak, ale z drugiej strony miałaś też
byłaś atakowana przez środowisko literackie, nie popierało cię. A to dlaczego? Chodzi głównie o to, że nie zajmowałaś się w swoich utworach wielkimi sprawami, a głównie tematyką kobiet. No i też za infantylność i pisanie tylko o miłości. Nie zraziło mnie to? Nie, wręcz przeciwnie, umacniało cię to. Miałaś ogromne wsparcie w przyjaciołach, szczególnie w skamandrytach. I na przekór wszystkim pozostawałaś wierna swojej tematyce. Zapomnieliście dodać, że była osobą bardzo odważną i ambitną, jak na ówczesne czasy, i pisała o erotyzmie i kobiecości. Faktycznie znam taki wier. Niech mnie opłynie w koło, niech się przeze mnie toczy, jak woda całująca oceanu wielkiego. Niech zginie noc, poranek, blask księżyca czy słońca. Hania, zejdź na ziemię! No, tak. Mówiliście też, że jestem dramatopisarką. Co z tymi dramatami? No, jak pewnie się domyślasz, w nich też poruszasz kwestie miłosne, ale też motywy przemijania, śmierci. Najciekawsze są twoje dramaty metaforyczne, jak na przykład Kochanek z Sybilli Thompson. Tak! Jeszcze ciekawszy jest utwór Babo Dziwo. Tytuł jest interesujący. O czym to? Jak to o czym? O proteście wyzwolonej kobiety, w której społeczeństwo widzi tylko matkę. Nie zapominajcie, że to ostra satyra na tle totalistycznym hitlerowskiej postaci. Tak. No dobra, już chyba wystarczająco wiem o twórczości. Powiedzcie mi jeszcze, czy umieram na raka kręgosłupa? Tak. Twój mąż opiekował się tobą bardzo dokładnie w ostatnich dniach twojego życia. Tak się jeszcze zastanawiam, czy ja przypadkiem nie pochodzę od tego słynnego malarza Kossaka? Tak! Tak! Już wiem. Pani doktor Lisewska ostatnio mówiła o tym na wykładzie. Jestem Marią Pawlikowską Jasnorzewską, tak? Tak! Tak! Super, Ansko. No wreszcie, myślałem, że nigdy nie odgadniesz. Ta zabawa była po to, żeby przygotować nas na kolejny wykład o literaturze z panią Lisewską. A że cię nie było ostatni raz, to nie wiesz o tym, że musimy to przygotować, więc chcieliśmy ci dużo bardzo zagadać. Nie musisz nam dziękować, Nikoś, nie musisz. Tak, cieszę się, że tak dbacie, żeby zawsze był przygotowany na zajęcie. Zawsze możesz na nas liczyć. Dokładnie. Dobra, to teraz ja chcę nagrywać. Dobra, okej. Okay. Dawajcie, wymyślimy coś. A ty, Amanda, to zostań. A na ciebie to jest w kamerze? Tu czy...